Najtragiczniejsze ustalenia. Bank Światowy podaje wstrząsające liczby. Światowy Dzień Ubogich. Pandemia pogłębiła globalne ubóstwo. Nowe badania opublikowane przez ONZ-owski Światowy Instytut Badań nad Ekonomią Rozwoju UNWIDER ostrzegają, że skutki ekonomiczne pandemii mogą zwiększyć zasięg ubóstwa na świecie nawet o 0,5 miliarda ludzi, czyli 8% całej populacji. Byłby to pierwszy od 30 lat globalny wzrost ubóstwa. 14 listopada obchodzony jest przez Kościół katolicki jako Światowy Dzień Ubogich. Ponad 700 milionów ludzi, czyli 10% światowej populacji, żyje w skrajnym ubóstwie. Z powodu pandemii COVID-19 około 97 milionów ludzi więcej żyje za mniej niż 1,90 dolara dziennie, alarmuje Bank Światowy. Jedno na pięcioro dzieci żyje w skrajnym ubóstwie na całym świecie. Liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie spadła z 36% w 1990 rok do 10% w 2015 rok. Jednak tempo zmian zwalnia, a kryzys związany z COVID-19 grozi cofnięciem dziesięcioleci postępów w walce z ubóstwem. Nowe badania opublikowane przez ONZ-owski Światowy Instytut Badań nad Ekonomią Rozwoju UNWIDER ostrzegają, że skutki ekonomiczne pandemii mogą zwiększyć zasięg ubóstwa na świecie nawet o 0,5 miliarda ludzi, czyli 8% całej populacji. Byłby to pierwszy od 30 lat globalny wzrost ubóstwa. Ponad 700 milionów ludzi, czyli 10% światowej populacji, w tym jedno na pięcioro dzieci, żyje nadal w skrajnym ubóstwie, walcząc o zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, takich jak zdrowie, edukacja, dostęp do wody i urządzeń sanitarnych. Na całym świecie wskaźnik ubóstwa na obszarach wiejskich jest ponad 3 razy wyższy niż na obszarach miejskich. Posiadanie pracy nie gwarantuje godnego życia i 8% zatrudnionych i ich rodzin na całym świecie żyło w 2018 rok w skrajnym ubóstwie, zwraca uwagę raport UNWIDER. Wpływ pandemii największy wśród najbiedniejszych. Światowa gospodarka zaczyna się odradzać po spustoszeniach gospodarczych pandemii, przy przewidywanym wzroście o 5,6% w 2021 rok. Jednak ożywienie to nie jest odczuwalne w równym stopniu. Biedniejsze kraje zmagają się z głębszym, długotrwałym kryzysem, który zwiększył globalne ubóstwo i odwraca ostatnie tendencje zmniejszania się nierówności, informuje Bank Światowy na oficjalnym blogu. W rezultacie wpływ pandemii jest największy wśród najbiedniejszych. W 2021 rok średnie dochody osób zdolnych 40% światowego rozkładu dochodów są o 6,7% niższe niż prognozy sprzed pandemii, podczas gdy dochody osób z najwyższych 40% spadły o 2,8%. Powodem tej różnicy jest fakt, że najbiedniejsi nie zaczęli odzyskiwać utraconych dochodów, podczas gdy najbogatsi odzyskali ponad 45% początkowych strat. W latach 2019-2021 średni dochód najbiedniejszych 40%. Spadło 2,2%, podczas gdy średni dochód najbogatszych 40%. Spadło 0,5%. Szacuje się, że na całym świecie stracono 3 do 4 lat postępu w kierunku wyeliminowania skrajnego ubóstwa. Świadczy o tym m.in. raport z maja 2021 rok organizacji humanitarnej Global Network Against Food Crisis, zainicjowanej przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO i Światowy Program Żywnościowy WFP. Czytamy w nim, że 155 milionów ludzi w 55 krajach świata było w 2020 rok w kryzysie lub w gorszej sytuacji, o 20 milionów więcej niż rok wcześniej, a w 2021 roku 142 miliony ludzi w 40 krajach znajdzie się w kryzysie żywnościowym. Badacze stwierdzili, że kraje Afryki były nieproporcjonalnie dotknięte niedoborem żywności. W ubiegłym roku ok. 98 milionów ludzi mierzyło się tam z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Ale problem ten dotyczy również innych części świata.
Afganistan, Syria, Jemen i Haiti znalazły się w 2020 rok. Wśród 10 najgorszych miejsc na świecie pod względem dostępności żywności. Najtragiczniejsze ustalenia od 2016 roku: ponad 75 milionów dzieci na świecie poniżej 5 roku życia było zbyt niskich, a ponad 15 milionów zbyt chudych z powodu ograniczonego dostępu do żywności. Są to najtragiczniejsze ustalenia od czasu, gdy raport został po raz pierwszy sporządzony w 2016 roku. W opublikowanym w październiku raporcie na temat wielowymiarowego wskaźnika ubóstwa MPI znajdujemy informację, że w 109 krajach rozwijających 1,3 miliarda ludzi jest biednych, z czego około połowa to dzieci poniżej 18 roku życia. Prawie 85% osób biednych mieszka w Afryce subsaharyjskiej 556 milionów, lub Azji Południowej 532 milionów, a ponad 67% mieszka w krajach o średnich dochodach. Najnowszy raport na temat MPI podkreśla, że w niektórych przypadkach dysproporcje w wielowymiarowym ubóstwie pomiędzy grupami etnicznymi i rasowymi są większe niż dysproporcje pomiędzy regionami geograficznymi. Na przykład różnica w odsetku osób ubogich w różnych grupach etnicznych wynosi ponad 70 punktów procentowych w Gabonie i Nigerii. W Ameryce Łacińskiej ludy tubylcze należą do najbiedniejszych i na przykład w Boliwii, gdzie stanowią około 44% populacji, należą jednocześnie do 75% biednych osób. W Indiach 5 na 6 biednych osób pochodziło z niższych kast lub plemion tubylczych. MPI bierze pod uwagę trzy elementy: zdrowie, ilość i jakość pożywienia i śmiertelność niemowląt, edukację, długość trwania i obecność oraz standard życia, źródło energii do sporządzania posiłków, warunki sanitarne, dostęp do czystej wody pitnej, poziom elektryczności, warunki mieszkaniowe, obecność i jakość sprzętu domowego.